Ze mną szkoleniowiec FC Toruń, pan Klaudiusz Hirsch. Trenerze, jak pan wspomina wakacje? O, jakie pytanie zaskakujące. No, wakacje super, bardzo udane, także już właściwie zapominam o wakacjach, bo przedwczoraj już zaczęliśmy ciężkie treningi przygotowawcze do nowego sezonu, także, ale dziękuję, bardzo, bardzo miło. Jak pan oceni formę swoich zawodników po wakacjach? Mieli oni indywidualny tryb pracy w własnym zakresie? Czy opuścili formę, czy raczej jednak są przygotowani do tego okresu przygotowawczego? Myślę, że podeszli bardzo poważnie do tematu i widać to już po tych dwóch pierwszych treningach. Tak naprawdę takie kompleksowe badania wydolnościowe mamy już w tym tygodniu, w piątek i w sobotę na poznańskim AWF-ie, także jakby więcej danych, więcej informacji będę miał już po weekendzie. Natomiast już widać po nich taką determinację i wolę i chęć do pracy, także to jest niezwykle cenne. A co jeszcze przygotował pan swoim zawodnikom na ten nadchodzący okres? Proszę, nie słyszałem jeszcze raz. Co jeszcze pan przygotował na ten nadchodzący okres swoich zawodników? Sparingi, obóz przygotowawczy? No tak, trenujemy tutaj na obiektach UMK w Toruniu do 22 sierpnia, a potem wyjeżdżamy na zgrupowanie tygodniowe do Bielsko-Białej. No wiadomo, treningi, mecze kontrolne, tych meczów kontrolnych będzie więcej w stosunku do zeszłego roku. Tak to zaplanowałem, aby drużyna więcej jeszcze pograła przed sezonem, także no wiele będzie tych sprawdzianów. Myślę, że każdy z zawodników otrzyma szansę pokazania się z dobrej strony i powalczenia o miejsce w składzie. Także no standardowo, no dużo ciekawych, myślę, meczów kontrolnych, bo też mamy zakontraktowany sparing z mistrzem Francji, z drużynami z Czech, Słowacji, także myślę, że to też jest jakiś taki dla zawodników dodatkowy bodziec do tego, aby pokazać się z dobrej strony. To teraz czas o nowych zawodnikach coś porozmawiać. Zacznijmy od Krzysztofa Lesnera. Obserwował go pan w zeszłym roku w drużynie Unikatu Osiek. Co nowego może wnieść Krzysztof do drużyny FC Toruń? No tak, to prawda. Obserwowałem Krzysztofa właściwie przez cały rok. Również obserwowałem go w rozgrywkach mini-futbolu. Także jakby poznałem jego umiejętności, wiem na co go stać. No to jest zawodnik na pewno bardzo ciekawy. Zawodnik potrafiący grać nieszablonowo. Jego zdolności do gry 1-1, wygrywanie tych pojedynków indywidualnych, zmysł do gry kombinacyjnej. Myślę, że tutaj da nam takiej nowej świeżości, nowej takiej wartości do drużyny wniesie i mam nadzieję, że stanie się ważnym zawodnikiem w naszej drużynie. Tego mu na pewno życzę. Na pewno będzie debiutował w futsal Ekstraklasie i dla niego to jest też coś nowego. Natomiast myślę, znając jego tutaj determinację, charakter, cechy takie wolicjonalne, to myślę, że spokojnie to sobie z tym tematem poradzi i życzę mu, aby stał się jednym z objawień futsal Ekstraklasy. No i właśnie Maciej Wołoszyn, zawodnik odkopany po kilkunastu miesiącach niebytu na ligowych parkietach. Nie boi się pan, że ten jego rozbrat z piłką troszkę nie zagra na początek tutaj w nowej drużynie? No nie boję się. Owszem, zawodnik, który już przez jakiś czas, na jakiś czas zniknął z futsal Ekstraklasy, ale no nie zapominajmy o tym, że to jest zawodnik mimo młodego wieku doświadczony, tak, ograny w futsal Ekstraklasie. Na pewno zawodnik, który również jest niezwykle ambitny i też na pewno będzie chciał udowodnić nie tylko sobie, ale wszystkim, że stać go jeszcze na wiele. To jest zawodnik, który na pozycji pivota jest jakby niezwykle pożyteczny i mam nadzieję, że właśnie te wszystkie swoje walory pokaże i da drużynie FC Toruń i mam nadzieję, że jakoś tutaj u nas odrodzi się i również znowu wróci do tej czołówki pivotów w naszym kraju, także tego również mu życzę. Wiemy, kto się nowy pojawił, a kogoś zabraknie na nadchodzącej sezonie w drużynie toruńskiej? No tak, myślę, że o tych zmianach niedługo też klub poinformuje, natomiast zgodnie ze strategią naszą klubu mówiliśmy o tym, zawsze podkreślaliśmy to, że chcemy, aby w FC Toruń grało jak najwięcej zawodników z Torunia i na pewno, czy też okolic, tak?
Na pewno tym, jakby tą strategię tutaj będziemy kontynuować i jakby wdrażamy ją. Trafi do nas na pewno co najmniej 3 zawodników młodych, obiecujących, perspektywicznych właśnie tutaj z Torunia i regionu, także będzie to dla nich na pewno duże wyzwanie, ale myślę, że jakby ogrywając się tutaj, trenując z pierwszą drużyną, ich jakby wartość ta sportowa będzie szła w górę i myślę, że w niedalekiej przyszłości również będą pociechą, będą takim wzmocnieniem naszego zespołu, także wszystko przed nimi i jakby ich młody wiek i umiejętności tutaj pomogą im w tym, aby uczyć się i być lepszym zawodnikiem. I by to wszystko zaprezentowało. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.